Cześć moi drodzy, z tej strony Kamil Józefowski z kanału InvestForest. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedłożyć informacje dotyczące niezarejestrowanej działalności gospodarczej. A dlaczego? Ponieważ spuściłem takiego posta, jedna z osób napisała, że to byłby bardzo ciekawy temat. Otóż moi drodzy, jeśli ktoś z Was przez ostatnie 60 miesięcy, czyli 5 lat, nie prowadził działalności gospodarczej, to taką działalność niezarejestrowaną może prowadzić. Z czym? Jeśli chodzi o przychód, który możecie wygenerować miesiąc w miesiąc, to jest około 3200 zł. Do czerwca jest to 3188 chyba, a do grudnia od lipca jest to 3222 zł. Czyli mamy już ten przychód 3200 około miesięcznie, w skali roku nam to robi 38 tysięcy, więc tyle słuchajcie, możecie zarobić, tyle możecie mieć przychodu, jeśli chodzi o niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Nie płacicie też w tym okresie, słuchajcie, z ZUS-u. Jesteście zwolnieni z ZUS-u, podatku VAT również, chyba że prowadzicie usługi albo takie produkty, które są obwarowane koniecznością odprowadzania podatku VAT. To musicie niestety sprawdzić sami. Najlepiej zadzwonić się do Urzędu Skarbowego i tam zasięgnąć informacji bezpośrednio od urzędnika Urzędu Skarbowego. Podatek jaki jest, jesteście zobowiązani płacić, jest to podatek w wysokości 12%, słuchajcie. Rozliczamy go na PIT-ie 36 po każdym roku kalendarzowym. Nie wiem do końca chyba kiedy, ale chyba do końca kwietnia. Więc musicie pamiętać, że na PIT-ie 36 musicie wykazać tak naprawdę ten przychód, który wygenerowaliście w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzenia działalności niezarejestrowanej. Dodatkowo muszę Wam wspomnieć, że w Sejmie jest teraz procedowana projekt ustawy, na mocy którego możemy w przyszłości wszyscy skorzystać z tego w takim wariancie, że ten przychód roczny 38 tysięcy złotych nie będzie, że tak powiem, podzielony na miesiące, tylko będzie skondensowany na przykład w sezonie letnim albo na przykład możecie te zarobić te pieniądze 38 tysięcy nawet w jeden miesiąc. Bo Sejm chciałby wprowadzić tą zmianę dlatego, aby nam ułatwić tak naprawdę, słuchajcie, prowadzenie takiego biznesu sezonowego, czyli letniego, zimowego, na przykład wiecie, narty, ktoś tam chce wynajmować swoje na stoku narciarskim, ktoś chce w sezonie letnim zbierać jakieś tam powiedzmy ślimaki je sprzedawać potem, ktoś chce na przykład, nie wiem, prowadzić jeszcze jakieś inne usługi związane sezonowo z zbieraniem kwiatów albo sprzedażą kwiatów albo dystrybucją innych rzeczy, to wszystko będzie możliwe w taki sposób, że te 38 tysięcy złotych będziecie mogli zarobić nawet w jednym miesiącu. Ale to jest projekt ustawy, na razie myślę, że będzie to już wprowadzone. Więc to są takie najważniejsze rzeczy, czyli bez ZUS-u, słuchajcie, bez kasy fiskalnej, bez VAT-u, bez biur rachunkowych i bez całej tej papierologii, którą musicie prowadzić, jeśli prowadzicie firmę, tak jak ja, czy tam część z Was pewnie, to w przypadku tej działalności niezarejestrowanej nie musicie tego robić, co jest dla mnie fajne, bo wtedy możecie sprawdzić, czy Wasz pomysł na biznes jest dobrym pomysłem, słuchajcie. Macie tyle czasu, ile chcecie, żeby go sprawdzić. Więc jak zauważycie, że przychód Wam wzrasta, to niestety wtedy już tą działalność musicie rejestrować, ale też są fajne ulgi, słuchajcie, jeśli chodzi o te osoby, które już przechodzą z tej niezarejestrowanej działalności gospodarczej na działalność gospodarczą. To są ulgi tak zwane na start. Po pierwsze, słuchajcie, moi drodzy, jest bardzo istotne, możecie otrzymać na założenie działalności gospodarczej wszelkiego rodzaju dofinansowania czy dotacje z Urzędu Pracy, ale nie tylko z Urzędu Pracy, ale też z innych ośrodków, które pomagają właśnie młodym ludziom albo też starszym ludziom otwierać pierwszą działalność gospodarczą. Jak w urzędzie pracy taką dotację dostajecie w wysokości chyba 20 czy tam 30 tysięcy, to w takich innych powiedzmy urzędach, gdzie oni mają te środki też pewnie z Unii Europejskiej, możecie taką kwotę dostać w wysokości nawet 50 tysięcy złotych na start, co też jest bardzo ważne. Więc jeśli Wy zakładacie później po tej niezarejestrowanej działalności gospodarczej, działalność gospodarczą i będziecie musieli płacić ten ZUS, to ten ZUS też nie jest, słuchajcie, duży, bo na początku dostajecie też ulgę na start, jeśli chodzi o ZUS. Z tego, co ja pamiętam, jak ja zaczynałem działalność JDG, to oprócz tego, że miałem spółkę z o.o., to miałem też prawo, słuchajcie, otworzyć drugą firmę i tam płacić mniejsze składki ZUS. Muszę Wam powiedzieć, że na początku to były kwoty chyba rzędu 350-400 zł i potem one wzrastały chyba 600 zł, 800 zł i tak dalej. Więc myślę sobie, że jak pamiętam, przez 24 miesiące i później jeszcze możecie to przedłużyć o 6 miesięcy, możecie odprowadzać mały ZUS, czyli nie ten 1500 czy 1700 od tego powiedzmy dochodu, czy tam jak będziecie zarabiali to jeszcze więcej, ale ten malutki ZUS. Jeśli mogę Wam coś jeszcze doradzić, słuchajcie, to muszę Wam powiedzieć, że w mojej działalności, którą prowadzę jako JDG, czyli wynajem magazynów samoobsługowych, nie jestem podatnikiem podatku VAT. To też jest dobre, bo moi klienci, którzy wynajmują ode mnie te magazyny, czy tam garaże, nie płacą z tego tytułu VAT-u. W większości to są osoby fizyczne.
Więc też weźcie to pod uwagę, czy jak otwieracie tą działalność gospodarczą, czy chcecie być VAT-owcami. Jeśli jesteście VAT-owcami oczywiście, to możecie rzeczy, które kupujecie, na przykład te kontenery, które ja kupowałem, magazynowe albo inne jeszcze rzeczy, możecie sobie ten VAT odliczać, ale jeśli nie macie dużych kosztów na początku prowadzenia działalności gospodarczej, to myślę sobie, że jeśli kierujecie tą usługę czy ten produkt do osób fizycznych, warto się zastanowić, czy chcecie, czy musicie być podatnikiem, czynnym podatnikiem podatku VAT. Ja uważam, że ludzie z reguły nie chcą płacić tego podatku. Nie tylko VAT-u, ale też dochodowego. Więc w momencie, kiedy ktoś z Was otwiera sobie tą działalność gospodarczą, to niech się dobrze skonsultuje z biurem rachunkowym, który mu podpowie tak naprawdę, w jakiej formie będziecie prowadzić tą działalność. Bo możecie wybrać naprawdę wiele opcji. Jest ryczałt, jakiś tam liniowy i tak dalej. Ja tak naprawdę, słuchajcie, skupiłem się tylko, co mi jest niezbędne i dlatego no, prowadzę to w takiej formie, że nie jestem VAT-owcem, nie wiem, jak generuję koszty, to nie mogę sobie liczyć tego VAT-u, no i tak dalej. Więc w momencie, kiedy jeszcze otwieracie tą działalność gospodarczą i na przykład nie chcecie nie płacić tego podatku VAT, to do kwoty chyba 150 tysięcy rocznie nie jesteście zobowiązani płacić albo być podatnikiem podatku VAT. Muszę Wam powiedzieć, że to jest też dobre, bo w przypadku, kiedy prowadzicie usługi dedykowane dla osób fizycznych, ten podatek VAT w ogóle nie jest wskazany. Tyle. Więc jeśli zamierzacie otwierać firmę, to ja Wam radzę po prostu spróbować zrobić to jako działalność niezarejestrowaną. W momencie, kiedy się przekonamy do tego, że ta działalność jest niezarejestrowana, czyli te oferty, które kierujemy na rynek, te produkty czy usługi, to wtedy dopiero zastanowić się i pomyśleć, jaka forma podatkowania będzie dla nas najważniejsza i najlepsza. Potem przygotować się oczywiście można w kontekście dotacji, którą możecie otrzymać. Tak jak powiedziałem, Urząd Pracy albo jeszcze inne jakieś instytucje, na pewno znajdziecie to dużo w sieci. Zalecam Wam, abyście sami też poszukiwali. Ja osobiście, słuchajcie, jest teraz styczeń 2024, szukam dotacji na właśnie, słuchajcie, Perłę Kaszub. Jak widzicie, ja o tej Perle Kaszub nie zapomniałem. I tak naprawdę już jesteśmy na takim dalszym etapie, jeśli chodzi o Perłę Kaszub, gdzie będziemy tworzyć spółkę, słuchajcie. Spółka, która będzie właśnie prowadziła tą całą inwestycję. Wiecie, co się okazało? Na marginesie Wam powiem, że w momencie, kiedy są tam dwa budynki, dwa apartamentowce, gdzie każdy ma po 6 apartamentów i jeszcze może być ich więcej, bo możemy dobudować poddasze, czytając plan zagospodarowania przestrzennego, doszedłem do wniosku, dopiero posłuchajcie po półtora roku, ale jestem genialny, co? Ale obudziłem się pewnego razu i powiedziałem sobie, że muszę to sprawdzić. Sprawdziłem to i słuchajcie, okazało się, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę powierzchni działki do 10%. W momencie, kiedy mamy powierzchnię działki 7500 metrów, my możemy zabudować ją w ilości, powiedzmy, 750 metrów. Oczywiście nie wiem, czy będziemy tyle robić, ale wpadłem na pomysł, że zamiast dwóch budynków zrobimy 6. Nie? Czyli zrobimy tam taki kompleks wypoczynkowy, słuchajcie, który będzie dedykowany dla osób, które chcą wypocząć i wynajmować te apartamenty. Albo być może zrobimy taki kompleks i sprzedamy go dużemu podmiotowi, który będzie chciał tam otworzyć dom seniora na przykład. Koncepcji jest sporo. Na razie poszukuję, słuchajcie, dotacji na ten projekt Perła Kaszub. I co też jest ważne, słuchajcie, że w momencie, kiedy Wy macie jakieś plany dotyczące Waszych projektów, Waszych pomysłów, nigdy nie zostawiajcie je w szufladzie. Nie? Zawsze, zobaczcie, ja sobie stworzyłem taki domek i on u mnie stoi tam na biurku i zawsze na niego spoglądam, jak siedzę, jak tam pracuję albo jak mam coś do roboty na laptopie. I to też mi przypomina, słuchajcie, czyli warto mieć jakiś taki znaczek, jakieś zdjęcie, jakąś informację, jakiś zapis, cokolwiek, co będzie Wam przypominało, że jest pewien pomysł, który chcecie zrealizować. No ja jestem, słuchajcie, coraz bliżej tej Perły Kaszub, to jest bardzo ważne. Dziękuję mojemu bratu, który mi dał prezent yerbę, słuchajcie, piłem dużo kawy ostatnio, nawet bardzo dużo, bo od kilku espresso do jeszcze innych tam różnych kaw innych, czyli łącznie jakieś 4-5 kawy dziennie, a od dzisiaj, słuchajcie, postanowiłem, że zaczynam wchodzić na inny trochę level w swoim życiu i zaczynam pić yerbę. Jak smakuje? No, muszę się do tego przyzwyczaić, na razie ma intensywny smak, taki gorzkawy trochę, ale myślę, że w perspektywie czasu, słuchajcie, będzie mi smakowało znacznie lepiej. Jeśli chodzi o same książki, które każdy z nas powinien czytać, słuchajcie, to powiem Wam, że mam dwie takie, które czytam obecnie. Jest to książka Auto-coaching dla każdego, którą napisał Benedykt Peczko, u którego się de facto teraz szkolę. Benedykt Peczko to jest persona, która może wpłynąć, na mnie wpłynęła bardzo mocno tak naprawdę. Jeśli ktoś z Was chciałby skorzystać z jego usług, to może to zrobić na stronie NLP.
gdzie Benedykt właśnie prowadzi różne kursy i szkolenia razem z innymi kolegami z tej firmy. Muszę Wam powiedzieć, tam nie jest tylko coaching, tam jest wiele takich różnych elementów dotyczących życia zawodowego, społecznego, osobistego, rodzinnego, dzięki któremu będziecie mogli lepiej zrozumieć i wpływać na siebie i na ludzi wokół. Bardzo, bardzo polecam Wam NLP oraz Benedykta Peczko. Jest to naprawdę chyba jeden z niewielu osób w Polsce, którego z czystym sercem mogę polecić. Polecam NLP i Benedykta Peczko. No, to jest kwintesencja po prostu branży coachingowo-trenerskiej. Skromny człowiek, ale bardzo mądry. Druga książka, którą dostałem od mojego kolegi, słuchajcie, też ją czytam, jestem teraz na stronie, muszę Wam powiedzieć, której? 77. Jest to książka pod tytułem O żydowskiej sztuce życia. Mówi naczelny rabin Michael Shudrich. Słuchajcie, bardzo ciekawa pozycja, jeśli chodzi o podejście takie, więc w momencie, kiedy mam okazję przeczytać książkę, która mogłaby mi też powiedzieć, jak to rozumieją albo żyją inne narodowości, inne religie, to tak robię. Za mną znajduje się oczywiście, jak widać, roll-up, który stworzyłem tak naprawdę w tym celu, aby promować w przyszłości na targach branżowych małych domów swoją działalność gospodarczą, czyli działalność związaną z obrotem nieruchomościami leśnymi, pod kątem wykorzystania ich w celu rekreacji, turystyki i wypoczynku. Jak będą jakieś pytania dotyczące, słuchajcie, działalności gospodarczej, to piszcie w komentarzach. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem tak naprawdę, to bardzo Was proszę, że osoby, które wiedzą o tym, że czegoś nie dopowiedziałem albo chcą mnie poprawić, piszcie to w komentarzach. Nie hejtujcie, ale piszcie innym osobom, które czytają te komentarze, aby oni mogli tak naprawdę z tego skorzystać, z tej wiedzy, którą Wy też możecie przekazać tym osobom, które oglądają ten kanał InvestForest. A teraz na tą chwilę, jeśli jest ktoś z Was, kto chciałby prowadzić firmę, ale nie wie, jak się za to zabrać, to jak najbardziej może się ze mną skonsultować nieodpłatnie, udzielę mu informacji, które posiadam, albo wiedzy, którą osiągnąłem, albo doświadczenia, które zdobyłem. Więc w momencie, kiedy ktoś z Was chce to zrobić, to śmiało do Kamila. Niestety dla Was takie zadanie, sami musicie znaleźć do mnie kontakt poprzez maila albo poprzez stronę. Na pewno każdy z Was, jeśli będzie chciał, to będzie mógł to uczynić, słuchajcie. Wczoraj miałem przyjemność, słuchajcie, rozmawiać sobie jeszcze na marginesie, powiem, że młodzi chłopacy, którzy chcą otworzyć firmę, a czy już otworzyli, ale pytali mnie, czy chciałbym zainwestować jakieś pieniądze w ich pomysł. Słuchajcie, wyobrażam sobie teraz i przypominam sobie siebie tak naprawdę, jak oni obliczali przychody, jakie mogą generować. Oczywiście zakładali te najwyższe, słuchajcie. Więc ja będę starał się chłopakom pomóc. Być może nawet zainwestuję w ich projekt, bo jest ciekawy. Jest związany z grami, a gry teraz, słuchajcie, jak wiecie, od wielu, wielu lat są dobrze rentowne, dają wiele dobrych przychodów, więc ja myślę, że to jest temat, który będę chciał z nimi poczynić. Jak ja sobie przypominam swoją działalność gospodarczą i przypominam sobie, jak to się wszystko odbywało, więc ja w gruncie rzeczy, ja bym Wam zalecał, nawet jeśli ktoś z Was chce dowiedzieć się albo ze mną porozmawiać na temat tego, jak otworzyć pierwszą firmę, na co należy zwrócić uwagę, to ja nie jestem alfą i omegą, ale myślę sobie, że jeśli jest ktoś z Was, kto chciałby spróbować otworzyć firmę albo prowadzić nawet tą niezarejestrowaną firmę, to jestem w stanie takiej osobie ją wesprzeć. Po prostu. Pro bono, nieodpłatnie. Po prostu tak z czystej chęci, z przyjemności tego, aby osoby, które chciałyby się rozwijać, żeby się po prostu rozwijały. Słuchajcie, jak zaczynałem tą swoją firmę prowadzić, to ja pracowałem na etacie. Pracowałem na etacie przy produkcji, powiedzmy, takich rolet, jak tutaj widzicie, tak, czy tam takich plis, innych rzeczy, a po godzinach, słuchajcie, prowadziłem usługi różne, ogrodnicze, budowlane, też sprzedawałem te produkty, które sam produkowałem, ale w innym rejonie, nie w Elblągu, tylko poza Elblągiem, więc ja próbowałem różnych, słuchajcie, rzeczy i na przykład też mogę Wam powiedzieć szczerze, że byłem też agentem nieruchomości, czyli tam pośrednikiem nieruchomości, pracowałem jako przedstawiciel handlowy, pracowałem na produkcji, pracowałem jako pracownik budowlany w najwięcej tak naprawdę, za granicą i w Polsce, i w Belgii, w Irlandii i w ogóle jeszcze tam w innych krajach. I muszę Wam powiedzieć, że te doświadczenia, które człowiek nabywa w perspektywie tej różnorakiej, powiedzmy, różnorakiego zawodu, który odbył tak naprawdę, stażu czy tam doświadczenia, pozwala mu w przyszłości, słuchajcie, tak jak mnie teraz, lepiej skorzystać z tych, słuchajcie, z tych doświadczeń, mogę lepiej niż chyba ktoś inny, bo... Ale teraz nagrywam! Kochanie, teraz nagrywam, ale tak, możesz szykować ciasteczka. Okej?
No na razie, przepraszam. Córka, która siedzi w obok pokoju, pytała mnie, czy może wykorzystać siasteczka na imprezę, którą robi, bo przyjeżdżają moja druga córka i moja żona.